Katastrofa metra w Meksyku. Prezydent zapowiada 3 śledztwa Meksyk. Prezydent zapowiada 3 równoległe śledztwa w sprawie katastrofy metra. Prezydenta Meksyku Andrés Manuel López Obrador zapowiedział we wtorek, że w sprawie przyczyn katastrofy metra w stolicy kraju toczyć się będą równoległe śledztwa prokuratury federalnej, prokuratury okręgowej miasta Meksyk i wyspecjalizowanej firmy zagranicznej. Z powodu zawalenia się na ulicę części wiaduktu pod jadącym pociągiem metra w stolicy Meksyku w poniedziałek późnym wieczorem czasu lokalnego, 23 osoby zginęły, a 79 zostało hospitalizowanych. Obrador obiecał, że przyczyny katastrofy zostaną wyjaśnione w ramach pogłębionego dochodzenia, które pozwoli ustalić, kto jest odpowiedzialny za ten wypadek. Na miejscu katastrofy pojawiły się we wtorek dźwigni, które mają usunąć wielkie bloki betonu i części metalowe wiaduktu. Oczekuje się, że pod gruzami znajdują się zwłoki 4 osób. Francuski koncern energetyczno-transportowy Alstom poinformował we wtorek po południu, że skłonny jest pomóc władzom Meksyku w przeprowadzeniu śledztwa, które pozwoli wyjaśnić przyczyny katastrofy. Alstom należał do konsorcjum, które budowało linię 12. Do katastrofy doszło w poniedziałek około godzina 22:25:20 we wtorek czasu polskiego, blisko stacji Oliwos w południowej części stolicy. Biegnący na wysokości 20 metrów nad ziemią wiadukt zawalił się na jadące ulicą samochody podczas przejazdu pociągu metra linii 12. Ze wstępnych oględzin wynika, że przyczyną runięcia wiaduktu było załamanie się dźwigara podtrzymującego konstrukcję. Wiadukt linii 12 powstał podczas kadencji obecnego szefa MSZ Marcelo Ebrarda jako burmistrza Meksyku 2006-2012. Linia metra 12 została otwarta w październiku 2012 roku, jednak 2 lata później zamknięto ją z powodu wykrytych błędów konstrukcyjnych. Ruch wznowiono w listopadzie 2015 roku. Nie jest to pierwszy w tym roku śmiertelny wypadek w meksykańskim metrze. 9 stycznia pożar wybuchł na bocznicy w centrum miasta Meksyk, zabijając jedną osobę i powodując zatrucie dymem u 30 innych. W marcu 2020 roku doszło do zderzenia 2 składów, w którym jedna osoba zginęła, a 41 zostało rannych.